I ktoś podobno ma wiedzieć w zimowej twierdzy. Ostrożnie. Chowamy, żeby tutaj nie zrobić nikomu ziaziu, a zwłaszcza Lidii, która jest na jeden mój strzał. Troszeczkę denerwujące. No ale cóż. Arnegir! Gdzie jesteś, Arnegirze? Widzicie, jak podchodzę do głównego wątku fabularnego, to zawsze jest pełno, kurde, dialogów. Czy Arturnax się z tobą rozmówił? Smoczak, czy odpowiedział ci na twoje pytania? Czy nauczył cię krzyku? Nie. Niech tak będzie. Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć, nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagą. Sami bogowie gdzie go znaleźć. Bluźnierstwo zawsze... Być może zdołają ci coś powiedzieć o prastarym zwoju, którego szukasz. Takie bluźnierstwa to udaj się z pytaniami do Akademii w zimowej... A do kogoś konkretnego? A krzyku użyto już wcześniej, prawda? Czyżby się okazało, że Alduin, ci, którzy obalili go w zamierzchłych czasach, jeśli koniec świata ma nastąpić, niech się tak stanie. Dobra, nic mi ciekawego nie powiedzieliście, jedynie to, że mam się szukać w zimowej twierdzy, tylko teraz tak, on powiedział w zimowej twierdzy czy w akademii? W zimowej twierdzy. Dobra, zobaczmy jak tutaj się... O, proszę, akademia zimowej twierdzy, fajnie, jest odnośnik, czyli jesteśmy prowadzeni za rączkę. Bardzo fajnie, to teraz jest takie modne. No ale cóż, jakbym miał sam szukać, to bym zwiedził tą zimową twierdzę oraz Akademię w zimowej twierdzy. No i bym na pewno kogoś znalazł. Oczywiście bym tego nie nagrywał, dopóki bym kogoś nie znalazł. Ale widzę, że... Zaraz, czemu to było zamknięte i czemu teraz się otworzyło nagle, jak ja przyszedłem? I czemu to się tak dziwnie świeci? Dobra, mniejsza. Tu. Komnata żywiołów. Ciekawe, kto będzie coś wiedział na ten temat. Ciekawe, tutaj, tak? Mam iść nie tam, tylko tutaj, dobrze. Kwatera arcymaga, czy w kwaterze? Przecież ja jestem arcymagiem, hello! Czyli co, do swojej, kurde, kanciapy mam iść? Ktoś mi tam odpowie na to pytanie? Nie, oczywiście muszę przejść. O Jezu, przecież mogłem wleźć w te drugie drzwi! A to mnie tak prowadzi z dupy, za przeproszeniem. No. Dosyć denerwujące, bo mogłem wejść w te po prawej drzwi i by było od razu. Troszeczkę jest to... O, jest super. No tak, można było się spodziewać, że ktoś w bibliotece wie coś na ten temat. Czyli ten bibliotekarz, on wszystko wie. Ork, notabene. Arcymag czy nie? Szukam prastarego rozwoju! Co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wiesz, o co pytasz? Czy jesteś tylko chłopcem na posyłki? Powiedz mi o prastarych zwojach! Oczywiście, że wiem. Masz go tutaj? Myślisz, że nawet gdybym miał to przy sobie, ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy złodziej. Oj, co, tam. Co za dysponczym dzisiaj? A co z... Czekaj, to ty? To ciebie wz... Przyniosę wszystko, co mamy na ich temat. No. Choć nie jest, więc nie rób sobie wielkich nadziei. To w większości kłamstwa, doprawione plotką i domysłem. A mogłeś mi powiedzieć co więcej? I co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wie... Myślisz, że nawet... Ukryłbym go w najbardziej... Czyli co, inną kwestię dialogową mam wybrać? Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy... Oczywiście... Przyniosę wszystko, co mamy, więc nie rób sobie wielkich nadziei. No to co, mam ci dać iść, czy jak? Poprawione plotką i domysłem. Mam ci dać iść, tak? Do następnego razu. Dobra, poczekamy godzinkę. Może mu się coś przypomni. Już? Arcymag, czy nie? Jezu, dobra, to poczekamy 2 godzinki. Nie 24. Dwie. W 2 godziny zdołasz to wszystko zrobić? Ogarnąć? Masz. Spróbuj nie wylać na niej niczego. Gdzie dałeś co? O! Refleksje nad prastarymi. Dobra, biorę. Dzięki. Zapytaj Uruga o szaloną księgę. Gdyby nie ty, cała ta... Tak, to dzieło Septimusa Signusa. Jest światowym autorytetem w dziedzinie prastarych z... Nie ma go od dłuższego czasu. Zbyt... Gdzie on jest? Gdzieś na północy, na polach lodu. Mówił, że znalazł jakiś dwemerski artefakt, ale... od tamtego czasu nie mieliśmy kontaktu. Czyli... odszukaj Septimusa Signusa. Nie ma sprawy.
Nie ma sprawy. Tylko gdzie on może być? Zobaczmy. Odszukaj. Halo. Nie to, nie to. Nie kumam. Odszukaj. Przed chwilą mi się pojawił inny. Inny quest. Zaraz, zaraz. Nie. What the fuck? No gdzie ja mam teraz iść? Zgubiłem się? No, co to się stało? Przepraszam bardzo. Nie obchodzi mnie. Arkaneum ciągle wzbogaca swój. Imponująca biblioteka, a mam cię gdzieś! Aha, mam iść na górę. Nie pójdę na górę. Pójdę do Skyrim, bo znowu mnie to prowadzi w kółko, na pewno. No kurde, ciekawe. Gdzież ty... Smok! Witam cię, smoku! Chodź! Tak, gdzieś tam po lasu, frajerze! Zus, te smoki mnie zaczynają... O, tu jesteś. Smoki mnie zaczynają irytować. Prastary smok, już to widzę. Jest jakiś taki pomarańczowy, czerwony. Kurde, coraz więcej tutaj przylatuje. Ale mógłbyś się zatrzymać w miejscu? No, nie trafiłem. Ale mam cela. Chodźże tu! Głupi smok. No nie. Następny, z którym... Będę musiał się... No, chodź! No weźże się zatrzymaj! No jakiś taki... Jakiś dziwny ten smok, naprawdę. Zaczyna mnie irytować. Czy ty siądziesz w końcu? Jest! No proszę! Chyba nie tym go potraktowałem. Chciałem go tym skazanym na śmierć. Aja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 j
Lidia. Mam nadzieję, że nie umarłaś. O jest. Wow, zaraz zginę. O, szybkie leczenie. Dobra, jeszcze na... cooldown mnie walnął, nie spadł i dlatego podlazłem do niego. Gin! Jak to boli! No i już jest po mnie! Fuck! Zaczyna mnie irytować ten wątek główny. Zaraz wracam. Okej, następne podejście do pana Smoka. Widzę, że on jest dosyć... A tam wylądowałeś! Dosyć ciężki, kurde, jest frajer. No, nie damy się! Nie damy się, gdy ciemno jest! Tata za rękę prowadzi mnie. No, gdzie tam latasz? Chodź, usiądź tu. No. No chodź. Kurde, te prastare smoki, one są... Cholernie twarde. Dobra, spadam, leczymy się. Gdzie on poleciał? Leczymy się i spieprzamy. I znowu tutaj wylądował, tak? Okej. Cios krytyczny na prastary smok. Przydałby się jeszcze jeden. Dostał! Widzicie? Mieliście, może jak zauważyliście, to mieliście przykład tego, ile zadawałem mu obrażeń w czasie, kiedy nie miał na sobie tego krzyku skazany na śmierć, a ile mu zadaje teraz jednym strzałem.
No usiądź. No usiądź. Nie trafiłem. No usiądź. No jajcasz, jajcasz po prostu, no. Tak to się bawić nie będziemy. No patrzcie, no. O. Usiądziesz wreszcie tutaj, czy nie? O. Super. Super. I... Super! Leżysz! Leżysz! Jeszcze żyjesz? Dla zasady jeszcze. No. No nareszcie! Zdechłeś! 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 No. Who's the boss? Who's the boss? I am the boss! No. I wcisnąłem twoją duszę. A, dobre. Okej, okay, w takim razie musimy się tutaj udać, żeby czegoś się dowiedzieć o zwoju. Z tego co widziałem na mapce, to gdzieś tutaj będzie. Jakieś informacje o zwoju. Kurde, i to jest takie... Ja bym wolał troszeczkę więcej akcji. No nie mówiąc o tych głupich smokach. No nie mówcie, że to... Muszę niżej zejść. Czyli co? Ale powiem wam, że to naprowadzanie... Pewnie już wiesz, nie, nie kto wiem. Był tu dla ciebie To naprowadzanie, kurde, tych questów czasami jest tak toporne. Wskazuje... Chcę tylko powiedzieć, że to prawdziwa przyjemność. W różne głupie miejsca. No i oczywiście, i co? I dupa, i nie wiadomo, gdzie mam zbadać ten cel. Mhm. Dowiedz się, gdzie szukać prastarego zwoju. Czyli mam iść gdzieś dalej. Twoim przewodnictwem. Tak? Tam. Dobrze rozumiem? Dobrze się zwróciłem? Dobrze się zwróciłem. Ale pytanie... O. Wow, 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 wow. Ciekawe, czy tam jest woda. Wiecie co? Ja zrobię taki eksperyment. Bo jak do wody wpada się, to się nie powinno zabić. Chyba, że tutaj zabije się. Jopi! Mam nadzieję, że będzie głęboko! Jest! Udało się! Ale fajnie, patrzcie ile zaoszczędziliśmy. Kto z was by skoczył z takiej wysokości? Chyba mało, nie? Z was. Kurde, nieładna jest ta pogoda, nie podoba mi się. Mało widać. Dobra, ale jak trza, to trza. Zapierdzielamy potem zwój. Ciekawe, cóż to tam będzie? Jakaś jaskinia, czy co? O, korzeń nirtu. Poproszę. Jest, jakaś jaskinia, oczywiście, że tak. Nie lubię tej śnieżnej pogody, kurde. Strasznie jest ciemno i mi się nie podoba. Ja się jestem smutny. Wow! Pam parabam, pam parabam, pam parabam, pam 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 pam. Biegniemy dalej, już jesteśmy blisko, już to czuję! Czuję to w moczu. O, padłem do wody. No, no, no. Już jest coraz więcej, coraz większy i chlup. I do góry, i chlup. I do góry. O, to jest chyba ta góra, jak widzę. Dobrze. O, nawet jest jakiś stateczek, znaczy jakaś łódka. Łódka. Czy coś tam jest ciekawego do zakusienia? Nie ma. Ciekawe, gdzie jest Lidia. Posterunek Septimusa Signusa. Zobaczmy, kto tam posterunkuje w środku. Halo, halo! That is home! Aha, już widzę, że to może być dosyć... Tam ktoś jest! Ktoś jest, tam ktoś jest, tam ktoś jest... Czy to jest ktoś... zły? Czy ty mnie zabijesz? Uuu, dwamerstka kostka jakaś ładna! Nie, wykryto mnie, tak? Czyli już wiesz, że tu jestem, czyli nie jesteś zły. Dobrze. Dowód B. Aha, to mogę ci tylko ukraść. Nie chcesz mi tego dać. Dobrze, kim ty jesteś? Kop Dwemerze po drugiej stronie. Będę wiedział, że zgubiłeś nieznane i wspinasz się na swego... możesz mówić jakoś... Nie wiem, może przyjdę jak wytrzeźwiesz, albo coś przejdzie ci hajczu.
Prastare cesarstwo. Zbiegli z nimi. Haha, przynajmniej tak myślą. Ci, których znam jednego. Ale nie mogę do niego pójść. Nie, biedny Septimus, bo ja... Tu? Cóż, tu w sensie na tej... W skali kosmologicznej wszystko jest... No Jezu, facet, w skali kosmologicznej to ja wiem, że wszystko jest niedaleko i twój wacek jest cholernie mały, ale mnie to gówno obchodzi. Powiedz, gdzie mam szukać? Jedna bryła unosi drugą. Septimus da ci to, czego potrzebujesz, ale musisz mu przynieść coś... Co znowu? Wszyscy... Widzisz, nikt nie jest bezinteresowny. Widzisz, potomaj stresztyk dwemerów, głęboko wewnątrz ich Septimus jest sprytnym pośród ludzi. Co ty nie powiesz? Ale bardziej jest obłąkanym. Mądrym dzieckiem w porównaniu z Mamy więc szczęście, że zostawili po sobie... Jeden z nich wciąż... Obiła ci się o uszy nazwa... Nie. Czarna przystań. Gdzie jest czarna przystań? Głębin, co skrywa ciemnica? Alftan. Sięgaj, ale nie Dobrze. Wszyscy mogą tam wejść. Tylko Septimus wie o... Gdzie mogę wejść do środka? Dla ciebie dwie rzeczy. Dwa kształty. Jeden kanciasty, jeden okrągły. Dobrze, no i co? Okrągły do kręcenia. Muzyka dwemerów jest delikatna i... Kanciasty leksykon do zapisywania. Dla nas to tylko kawałek meta. Odszukaj mzark i niebiańską kopułę. Zaufaj Septimusowi. Dobrze. Wie, ty możesz wiedzieć. Pusty leksykon, hula, ha. Wyryj treść w leksykonie. Co mam zrobić z kulą? Najgłębsze drzwi dwemerów na... Aha. Dwemerowie z... Umieść leksykon na... Dobrze. Spojrz... Czasami spoglądają Może jakieś opcjonalne to, dostaniemy? Co za spostrzegawczość. To... Wewnątrz niej... Ale je przezwój, dobra. Nawet najsilniejsze okay. Nie wiem, ale boli mnie głowa od słuchania tego frajera. Co dostałem za zadanko? Wylej treść w leksykonie. Aha, rozumiem, że znowu muszę odszukać jakieś miejsce. Niestety nie mam tej lokacji uaktualnionej. Na pewno się nie pcham do smoka. Na pewno się nie pcham do smoka, żeby tu podejść. Jaskinia Hoba. Myślę, że do jaskini Hoba sobie przetransportujemy. Nocnica jest dedryczną panią skradania się i cieni oraz patronką złodziei. No właśnie, taki spoiler. Nocnica będzie podczas wykonywania zadań dla kogo? Dla mrocznego aberactwa. W tę stronę. No dobra, to bierzemy cienistego. Patatajta, ale trzeba stąd wyjść, wrócić się jakoś. No, widzę, że trochę spupci. Okej, okay. Mam ich gdzieś, głęboko mam ich gdzieś. Tych miśków, nie potrzebuję już ich skóry, ani nic takiego, więc spieprzam stąd jak najdalej i jak najszybciej, by odzyskać ten zwój. Widzicie? Od Annasza do Kajfasza. Każdy chce coś od nas. Nic za frajer, normalnie za darmo umarło, już nawet fantazy. Przepraszam, a ty co ty? Nie wiem, ale dziwna sprawa. Mamut się przykuł do ściany. A, bo on jest po prostu zamrożony! Ha! Taka mrożonka! No tak, przecież tu wszystko jest takie mroźne. Dobra. Pytanie, czy to jest na dole, czy to jest na górze? Tan. Oczywiście. O, chociaż tutaj jest jakiś przesmyk. Pytanie, czy to będzie na dole? Chociaż tutaj to wygląda. Tak jakby to były dwumerskie. Kot szablu zębny, mam go gdzieś. No niestety, chyba jednak coś jest na górze.
Luknijmy sobie na mapkę lokalną. No niestety, jest na górze. Trzeba się stąd teleportować. A Jezus, za wysoko dla ciebie, co koniku?